Gościem Radia Zety jest dzisiaj Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska, jeden ze sztabowców Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Dzień dobry, witamy pana z Leszna. Dzień dobry. Nie, dzień dobry, to ja witam państwa z Leszna, pani mnie wita z Warszawy. No, tak, ja witam pana z Warszawy, a pan jest w Lesznie. Koński i Leszno, czyli te niby debaty za nami. Czy to nie był błąd, że Rafał Trzaskowski jednak nie pojechał do Końskich i nie stanął face to face z prezydentem Andrzejem Dudą? Wydaje mi się, że błąd popełniła telewizja publiczna i popełniła błąd i chyba złamała prawo, dlatego że była zobowiązana do przygotowania zgodnie z prawem polskim uczciwej, rzetelnej debaty, którą prowadzą dziennikarze, a nie stronniczy funkcjonariusz jednego ze sztabu. I mogłaby oczywiście być publiczność, ale ta publiczność powinna być też obiektywna, a nie... Ja myślę, że pani sama czuje zażenowanie, kiedy słyszy pani, że jeden był działaczem PiSu, drugi jest, jak udziela się na wiecach PiSu, ci, którzy nie. No dobrze, ale czy założyliście, pytania, że Rafał Trzaskowski sobie nie poradzi? Przecież by sobie poradził. No to nie rozumiem, skąd to obawy. Nie, na pewno nie dopuścimy do sytuacji, w której pan Jacek Kurski będzie kreował jakieś prowokacje przeciwko nam. My mamy codziennie, się spotykamy z tym samym. Jeżeli pani popatrzy na to, co pokazuje telewizja publiczna i co to ma wspólnego z rzeczywistością. Znaczy jest rzeczywistość i jest telewizja publiczna. Są wiadomości, które pokazują coś, co po prostu się nigdy nie zdarzyło. Coś, co jest jakąś fałszywą kreacją Jacka Kurskiego. No to Kurskiego. Tym bardziej trzeba było pojechać i dać odpór temu, co się pokazuje w telewizji państwowej. Nie można, ale pani redaktor, nie można kłamstwa i fałszu legitymizować w ten sposób. My byliśmy gotowi na każdą prowokację, absolutnie na każdą prowokację w Końskich i dlatego wolę o tym mówić szczerze mówiąc. Zaproponowaliśmy zupełnie inną formułę. No i właśnie, jest pytanie od słuchaczki. Pytanie od słuchaczki Urszula pyta, po co sztab Trzaskowskiego organizował debatę w Lesznie, jak odpowiadało na pytania dziennikarzy z Warszawy? A widzi pani, to nie jest prawdziwa informacja, bo po pierwsze i dziennikarze z Leszna prowadzili tę debatę i zadawali pytania, byli dziennikarze z Poznania, byli również dziennikarze z Warszawy, ale może właśnie z debatą po to nie miało nic wspólnego jednak, no to po prostu była taka rozszerzona konferencja prasowa. No tak, wie pani, ale pani jest wieloletnim dziennikarzem z ogromnym doświadczeniem. Proszę mi powiedzieć, kiedy w sposób swobodny, jak pani to mówi, normalna czy rozszerzona konferencja prasowa. Kiedy w sposób swobodny dziennikarze mogli panu Andrzejowi Dudzie zdawać pytania? No nie przypominam dokładnie sobie. Takiej... Nie przypominam no sobie. Widzi pani. Ja nie mówię no tak, o rozszerzonej ale chodzi mi jednak formule, o debatę. No Polaków, po prostu jednak Polakom się należy taka debata przed wyborami. Zgodzi się pan ze mną, więc pytam, absolutnie, czy do takiej debaty w ogóle tego jeszcze przed tą drugą turą dojdzie? Mam taką nadzieję. Jest to apel tak naprawdę do sztabu Andrzeja Dudy. Bo wiemy, a co musiałoby media... się wydarzyć, żeby doszło do tej debaty między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim? Powiem przewrotnie. Cud musiałby się zdarzyć, pani redaktor. To znaczy sztab Andrzeja Dudy i sam Andrzej Duda musieliby chcieć odpowiadać na pytania formułowane przez kogoś innego niż pan Adamczyk. Jeżeli Radio Z, jeżeli jakakolwiek rozgłośnia doprowadzi Andrzeja Dudę przed oblicze wolnych mediów, które zadają pytania, Rafał Trzaskowski na pewno się stawi, bez względu na to, czy to będzie w Końskich, czy to będzie w Lesznie, czy w jakiejkolwiek innej miejscowości, czy mieście w Polsce. My się nie boimy. Trzaskowski nie boi się odpowiadać na pytania niezależnych dziennikarzy. Andrzej Duda od pięciu lat... No ale lat boi się w takim razie odpowiadać na pytania Michała Adamczyka, tak? A proszę pani, czy pan Adamczyk jest niezależnym dziennikarzem? Czy TVP jest obiektywną telewizją? My byliśmy. Rafał Trzaskowski nie można mówić o tym, że nie był w TVP. Był w TVP, odpowiadał na pytania. Wszyscy wiemy, że pytano go o komunię świętą i inne sakramenty, a nie o sprawy najważniejsze dla Polski. Wszelkie możliwe prowokacje ze strony TVP w tej kampanii już były. Wszystko, co TVP złego może polskiej demokracji zrobić, już uczyniono. Nie dajmy im szansy na to, żeby po raz kolejny manipulowali. Żeby było jasne, jeżeli pan Adamczyk będzie przedstawicielem TVP na debacie, w której będą mogli również zadawać pytania dziennikarze innych mediów, Rafał Trzaskowski również się stawi. Ale na debatę, w której tylko pan Adamczyk zadaje pytania, a pan Duda jeszcze nie umie na te pytania nawet odpowiedzieć, no my się na taką debatę nie stawimy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o problemach, nie dobrze, o debacie. A ja bym teraz chciała zadać pytanie, jeśli chodzi o pana. Czy nie uważa pan, że swoim zachowaniem... Proszę mi pozwolić zadać pytanie. Każdy. Proszę zauważyć, że jestem tutaj gospodynią i mam jednak ten przywilej, żeby zadawać panu pytania. Absolutnie, więc chciałam zapytać, czy nie uważa pan, że swoim zachowaniem szkodzi pan po prostu Rafałowi Trzaskowskiemu? Obniża pan jego szansę na zwycięstwo.
Mam nadzieję, że ma szansę na zwycięstwo i mam nadzieję, ale że nie szkodzę. Ale bywa pan agresywny, puszczają panu nerwy, nie umie pan panować nad emocjami. To wszystko może szkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu. Postaram się pani udowodnić całym swoim zachowaniem, również w tym programie, że potrafię nie tylko kontrolować swoje zachowanie, ale nie puszczają mi nerwy. Natomiast czym innym jest szybka reakcja, kiedy ktoś próbuje na przykład zakłócić lub uniemożliwić odbycia naszej konferencji prasowej. No, ale wcześniej wiecu. Na przykład wdarliście się razem z posłem Kierwińskim na konferencję Ministerstwa Zdrowia. No pani i wszystko było w porządku. Panie redaktor, czy pani wie, że się na żadną konferencję Ministerstwa Zdrowia nie wdarliśmy? Są zdjęcia. Byliśmy rzeczywiście z posłem Kierwińskim na konferencji pana ministra Cieszyńskiego, ale byliśmy w sposób a całkowicie bierny, przesłuchiwaliśmy się tej konferencji. Natomiast po zakończonej konferencji, panie redaktor, pozwoli, że no, a pan po zakończonej konferencji obejmował Sebastiana Kaletę w pół. No jak panie to w redaktor. Ogóle wytłumaczyć? No to można panie jednak redaktor, jeszcze... chyba tłumaczyć jako naruszenie nietykalności cielesnej. Pani redaktor, ale z całym szacunkiem, zadaję pani pytanie, ja jeszcze nie wyszedłem z Ministerstwa Zdrowia, a pani już jest na czajce. Ja nie wszedłem na żadną konferencję pana Cieszyńskiego. Ja namówiłem, rzeczywiście namówiłem pana Cieszyńskiego, aby zgodził się wspólnie wystąpić z nami przed kamerami. Natomiast na dobrze, czajce. To jeszcze panie wyjaśnimy redaktor, sobie. Nie, to jeszcze ale sobie teraz wyjaśnimy. Jesteśmy na czajce. Ale dopiero dotarłem na czajkę, jeśli pani pozwoli, pół minuty. Na czajce sytuacja wyglądała w sposób następujący. Rzeczywiście była zaplanowana tam konferencja Rafała Trzaskowskiego i wdarli się na czajkę po awanturze, oczywiście nie sfilmowanej, po awanturze z ochroniarzami, przedzierając się przez ochroniarzy dwaj panowie ministrowie, którzy chcieli zakłócić konferencję Rafała Trzaskowskiego. Moja rola, ponieważ ochroniarze nie dali sobie rady, polegała na tym i była to rola rzeczywiście nieco niewdzięczna. A co by się takiego złego stało, gdyby Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba weszli na tą konferencję prasową Rafała Trzaskowskiego? Co by się takiego stało? Panie redaktor, można sobie tylko wyobrażać, jeżeli ludzie są gotowi wskakiwać do zbiorników retencyjnych w oczyszczalni ścieków, to można sobie tylko zadać pytanie, co by było, gdyby mieli okazję stanąć na konferencji prasowej przy kamerach przy prezydencie Trzaskowskim. No, ale teraz Prawo i Sprawiedliwość żąda, żeby pan odszedł ze sztabu ze względu na swoje zachowania agresywne. Pani, ale ja nie jestem agresywny. Po raz kolejny powtarzam i prosiłbym pani, żeby pani mi tego nie zarzucała. Ja jestem po prostu skuteczny. Natomiast jeśli chodzi o żądania sztabu pana Dudy, to oni by żądali, żebyśmy występowali tylko w TVP, żądaliby, żeby pytania zadawał tylko pan Adamczyk i żądaliby, żeby naszymi sztabowcami byli pan Bielan i pan Brudziński. Wtedy by im odpowiadał. Panie pośle, a może należałoby jednak przeprosić za to, co się wydarzyło? Może należałoby jednak przeprosić za to, co się wydarzyło? Ale za co? No za tą sytuację, która miała miejsce, czy to z ministrem Kaletą, czy z posłem, przepraszam bardzo, Jackiem Ozdobą. Pani, myślę, że pani redaktor, to pan Kaleta i pan Ozdoba powinni przeprosić za to, że nie słuchali się władz oczyszczalni ścieków, próbowali chodzić po infrastrukturze krytycznej. Ja mogę tylko, jeśli pani pozwoli, i to nawet nie jest żartobliwie, ja tylko bym takim instytucjom jak właśnie oczyszczalnia ścieków, czy elektrociepłownie, czy ciepłownie w Warszawie, w związku z aktywnością panów ministrów w przeszłości radnych, sugerował, żeby wszędzie zwiększyć ochronę, bo następnym razem na przykład mogą wyjść na komin na siekierkach i wtedy będzie problem. I tutaj musimy postawić pauzę. Stanie. Żałuję, że nie mieliśmy cześć, okazji porozmawiać. Ale zaraz, ale będzie ciąg dalszy tej rozmowy. Jesteśmy na Facebooku i na Radio Z.pl. No ale to znaczy, że nikt tego nie będzie słuchał. Zapewniam pana, że tak. Więc Lecznie. Jesteśmy na Facebooku i na Radio Z.pl. Beata Lubecka, zapraszam. No więc, Sławomir Nitras, przepraszam bardzo, coś mam dzisiaj problemy z gardłem. Sztabowiec Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej z nami, no ale to jeszcze zacytuję posła Kantaka z jednej z konferencji prasowej, która mówił o panu tak. Mamy wrażenie, że Sławomir Nitras przedawkował tę kampanię. Na przedawkowanie najlepsze jest odstawienie Sławomira od kampanii. No i co, i teraz pani mi mówi, że ja mam przepraszać. Dobrze, jeżeli taką retorykę przyjmujemy, to takie insynuacje ze strony pana Kantaka, którego ja nie mam okazji jakoś szczególnie znać, ani z jego dorobku publicznego, ani prywatnie, to on chyba powinien przeprosić za takie, no to jest godne. Uważam, że gdybyśmy postępowali według zasad, które stosuje PiS, to byśmy musieli zażądać wykluczenia wszystkich członków sztabu wyborczego pana Dudy. Ja, pani redaktor, nie mam czasu. Zgodziłem się, przyjąłem zaproszenie. To zawsze jest dla mnie wielka przyjemność przyjmować zaproszenie ze strony Radia Z.
nie po to, żeby głupoty pana Kantaka komentować. Jestem gotowy odpowiedzieć na pani każde poważne pytanie. Wolałbym, żebyśmy się skupili na tym, co mówił wczoraj Rafał Trzaskowski, co mówił wczoraj pan prezydent Duda, a nie to, co mówił wczoraj czy przedwczoraj pan Kantak. Ale zaraz do tego dojdziemy. Muszę jeszcze jedną rzecz tutaj zaznaczyć. Jeżeli pani jeszcze mnie o pana Fogla, chwileczkę. O pana Bielana i pana Brudzińskiego będzie chciała pytać, to też się, szczerze mówiąc, nie słucham ich wypowiedzi i nie jestem na bieżąco z tym, co powiedzieli. Pozwoli pan, że zapytam tak, jak będę chciała. Napisał do nas minister Kaleta, tłumacząc, dlaczego tak się stało, jak się stało i dlaczego tam się znalazł w tym miejscu. Napisał tak, że Rafał Trzaskowski godzinę opóźnił konferencji, aby ustalić plan, jak ją przenieść, by uniemożliwić mi oraz ministrowi ozdobie i bezpośrednie śledzenie. Po godzinie pojawił się krzyczący poseł Nitras, którego wyraźnie wezwano jako posiłki. A celem naszej wizyty było upewnienie się, że w razie podania nieprawdziwych informacji dziennikarzom i opinii publicznej, zainteresowane osoby uzyskają bezpośrednio po evencie Rafała Trzaskowskiego informacje od nas w tym przedmiocie. Koniec cytatu. Może się pan do tego odnieść. Tak. Ale nie muszę, bo ja powiem tak, ja wszystko, co mam do powiedzenia panu Kalecie, powiedziałem na oczyszczalni ścieków. Niech nie biega po oczyszczalniach ścieków, niech nie biega po kominach, niech się zajmie pracą w ministerstwie, a jak jeździ na kontrole poselskie, to niech jeździ metrem, samochodem prywatnym, a nie samochodem ministerialnym, bo po prostu nie ma do tego prawa. Z panem Kaletą sprawę sobie wyjaśniliśmy na czajce, mam nadzieję skutecznie. Nie będzie więcej ani zakłócał konferencji, ani biegał po infrastrukturze krytycznej, bo może sobie po prostu zrobić krzywdę. Powinien mi podziękować za to, że ustrzegłem go przed jakimś, nie wiem, okaleczeniem albo nawet zrobieniem sobie czegoś poważniejszego. Nie mam do powiedzenia w tej sprawie absolutnie nic więcej, pani redaktor, i wolałbym, żebyśmy porozmawiali z prawą. Jeśli chodzi o wczorajsze wystąpienie pana prezydenta Dudy w Końskich, no to mówił między innymi, że no nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień i że nie szczepi się przeciwko grypie nigdzie. No teraz, potem zaczął się wycofać trochę ruchem raka, mówiąc o tym, że oczywiście potrzebne są szczepienia na przykład przeciwko gruźlicy. No więc gdyby tam był Rafał Trzaskowski, rozumiem, że zająłby jakieś stanowisko, a tak to nie mógł się do tego w żaden sposób odnieść. A to, co powiedział prezydent, poszło w świat. No i to jest niestety duży problem. Ja przypomnę tylko wypowiedź sprzed kilku dni pana Morawieckiego, który osoby starsze, szczególnie narażone na koronawirusa, namawiał do tego, żeby głosować, mówiąc, że koronawirus nie jest groźny. Dzisiaj pan prezydent Duda przyłącza się do chóru antyszczepionkowców. Ja byłem zdumiony tą wypowiedzią. Ja jestem ojcem dzieci. Wiem, że prezydent Duda dla wielu osób jest autorytetem. Teraz jeżeli ludzie młodzi, którzy mają dzieci, słyszą od prezydenta, że szczepienia nie są obowiązkowe. Później co prawda prezydent mówi, że został zmanipulowany. Nie wiem, w jaki sposób mógł zostać zmanipulowany, jeśli występował w TVP. Pytanie zadawał pan Adamczyk. I nikt inny poza prezydentem Dudą się nie wypowiadał. To jest wypowiedź skandaliczna, za którą pan prezydent Duda powinien natychmiast przeprosić przede wszystkim, nie oskarżać o manipulację i się po prostu z niej wycofać, bo obowiązek szczepień jest gwarantem bezpieczeństwa całej populacji, całego naszego społeczeństwa. Jeżeli wszyscy wiemy, że jeżeli współczynnik dzieci przede wszystkim, ale ludzi nieszczepionych przeciwko bardzo groźnym chorobom wzrośnie, to cała populacja będzie niebezpieczna. Widać, że pan Duda dla doraźnego interesu politycznego jest w stanie powiedzieć każdą głupotę i obserwując pewnie rosnące, chociaż wolałbym o tym nie mówić, jakby te ruchy antyszczepionkowe, próbował puścić do nich oko. Wyszedł z tego wielki problem dla nas wszystkich i mam nadzieję, że pan Duda będzie miał na tyle powagi, będzie miał na tyle odpowiedzialności, jest w końcu prezydentem, że będzie umiał honorowo wycofać się z tych słów, przeprosić i powiedzieć, że szczepienia są potrzebne, bo bez nich wszyscy jesteśmy niebezpieczni. To gigantyczny błąd pana Dudy. Wydaje mi się, że powinniśmy o tym dużo dzisiaj mówić po to, żeby to prostować. Nie po to, żeby się pastwić, ale po to, żeby Polacy nie mieli po prostu błędnego obrazu w głowie, że w Polsce się nie trzeba szczepić. Trzeba się, szanowni państwo, szczepić. Późniejsze te próby mówienia przez pana Dudę, że chodziło o szczepionki na koronawirusa. Przecież nie ma szczepionki na koronawirusa. Nie ma. Jak mogą być obowiązkowe szczepienia na koronawirusa? Jak może przyjść komuś do głowy obowiązek szczepienia na koronawirusa, jak nie ma takiej Przed taką ewentualnością staniemy, jeśli ta szczepionka będzie wynaleziona. Przecież trwają prace w różnych miejscach naszego globu, żeby szczepionkę czy też lekarstwo przeciwko koronawirusowi wynaleźć. Niemniej dzisiaj się musimy szczepić przeciwko tym chorobom, na które szczepionki są. I wypowiedź pana Pan prezydent powiedział, że nie szczepi się przeciwko grypie i nigdy się nie szczepił przeciwko grypie. I w ten sposób pan prezydent Duda naraża wiele osób, szczególnie starszych, na poważne problemy zdrowotne, nie daj Boże nawet
na śmierć, dlatego że szczepionki przeciwko grypie leczą ludzi, zabezpieczają nas, zabezpieczają całą populację, powodują, że ten wirus się nie rozprzestrzenia. I to jest wstyd, że w XXI wieku prezydent, który jest wykształcony, opowiada takie rzeczy tylko po to, żeby zyskać może 1 czy 2 punkty procentowe. To jest po prostu niewybaczalne. A wracając do kampanii, jaki jest plan na kampanię, na finiszu kampanii? Czy będzie jakiś zwrot akcji, jeśli chodzi o kampanię Rafała Trzaskowskiego? Nie. Rafał Trzaskowski jest kandydatem przewidywalnym i nie ma żadnych gwałtownych zwrotów akcji. My po prostu robimy konsekwentnie swoje. Dzisiaj, tak jak słyszeliśmy w serwisie Radia Z, ja mogę go tylko jeszcze uzupełnić, jesteśmy w Wielkopolsce, będziemy również w województwie kujawsko-pomorskim. Dzisiaj jest dzień, podczas którego i my, i wszyscy wolontariusze Rafała Trzaskowskiego w całej Polsce spotykamy się na terenach wiejskich. Spotykamy się, rozmawiamy o problemach polskiego rolnictwa, spotykamy się z rolnikami, ale nie tylko z rolnikami, bo tereny wiejskie to nie tylko rolnicy, będziemy rozmawiać z nauczycielami. Na terenach wiejskich będziemy się spotykać z sadownikami, będziemy rozmawiać o wykluczeniu komunikacyjnych terenów wiejskich. Będziemy rozmawiać o czymś, co jest bardzo ważne. O tym, że w Polsce, i tutaj musimy o tym być bardzo głośno, że w Polsce PiS likwiduje szpitale powiatowe. W tych najmniejszych miejscowościach pozostawia je bez opieki medycznej, dlatego że sieć szpitali, którą wprowadził PiS, mówią o tym wszyscy starostowie, tak naprawdę niszczy szpitale powiatowe w Polsce. Ta władza, która się niby odwołuje do terenów wiejskich, do małych miasteczek, podcięła szanse na funkcjonowanie wszystkich szpitali powiatowych w Polsce. One dzisiaj są w dramatycznej sytuacji, upadają. Już jest kilkanaście szpitali powiatowych, które albo upadły, albo są na granicy upadłości. A właściwie wszyscy starostowie w Polsce mówią, że te reformy PiS-u spowodowały, że zostaną tylko szpitale w dużych miastach. No dobrze, że zostaną likwidowane szpitale. Starostowie mówią, czyli do końca kampanii będziecie odwiedzać szpitale, w takim razie będziecie odwiedzać tylko takie mniejsze ośrodki? Nie tylko. My nie dzielimy ludzi na dużych miastach i małych miastach, ale poświęcamy temu bardzo dużo czasu. Bo starostowie mówią, mieszkańcy miast powiatowych, że jak upadną szpitale, to tak naprawdę nie będzie powiatów. Te miejscowości zostaną zdegradowane, a ludzie będą musieli jeździć do dużych miast, do szpitali. Chcemy ten problem wywołać, bo te szpitale to nie jest kampania. Te szpitale trzeba ratować. Rafał Trzaskowski, jako człowiek, dla którego problemy samorządowe są najważniejsze, wspiera samorządowców. No, ale jak prezydent RP miałby uratować szpitale powiatowe? W jaki będziemy, sposób? Proszę pani, prezydent RP zablokuje każde rozwiązanie prawne, Rafał Trzaskowski, które nie daje gwarancji funkcjonowania szpitalom powiatowym. Musimy te szpitale powiatowe uratować przed władzą PiS i Rafał Trzaskowski. Wybór Rafała Trzaskowskiego jest gwarancją. No, jest na to, że polityka rządu będzie musiała się wobec szpitali powiatowych zmienić. Ale odpowiadając na pytanie będziemy również w większych miastach. Będziemy w Gorzowie Wielkopolskim, będziemy w Szczecinie, wrócimy jeszcze w tej kampanii na Śląsk. Będziemy spotykać się z mieszkańcami. Nikt nie będzie odgradzał Rafała Trzaskowskiego kordonami policjantów od mieszkańców, od wyborców. Będzie można podejść, zadać pytanie. Nawet jeżeli ktoś się nie zgadza, będzie mógł przyjść na wiec. Przyjmiemy go serdecznie, będziemy mu klaskać za odwagę. Będziemy prosić tylko o to, żeby nie zakłócać wiecu. Będziemy się apelować o to, żeby nie przekrzykiwać się nawzajem, żeby się nie obrażać nawzajem. Ja będę również na posterunku dbał o to, żeby to było zgromadzenie bezpieczne dla wszystkich. A gdzie będzie finał? A tego jeszcze pani zdradzić nie mogę, bo nie jestem do tego poważny. Ale to będzie w stolicy, czy jednak tym razem poza stolicą? A nie mogę pani jeszcze tego zdradzić, chociaż proszę wierzyć, bardzo, bardzo. Ale wy wiecie, bardzo czy jeszcze nie wiecie? Ja już wiem, ale nie powiem. Ale nie powiem, jeszcze ale nie powiem. Nie tajemniczy Sławomir Nitras. Nie, ja nie jestem tajemniczy, po prostu tę decyzję ogłosi na początku. A czy to prawda, że prowadzicie jakieś rozmowy w sprawie poparcia ewentualnego z Pawłem Kukizem? Wie pani, no, rozmawiamy z Pawłem Kukizem, i z Szymonem Hołownią, i z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem, i Robertem Biedroniem, i innymi politykami tych partii. Natomiast ale czego byście w takim razie oczekiwali od tych polityków? Uczciwej oceny rzeczywistości. Takiej powiedzenia, kto jest gwarantem pluralizmu, demokracji, zachowania zasad konstytucyjnych, uszanowania prawa, ale nie oczekujemy, nie mamy takich oczekiwań, że oczekujemy, że każdy z nich wstanie i powie tak, Rafał Trzaskowski, bo to jest ich sprawa, to jest ich głos, to jest ich decyzja i my nie chcielibyśmy w sposób jakiś nadmierny na nią wpływać, ale z każdego poparcia i Pawła Kukiza, i Władysława Kosiniaka-Kamysza, i Roberta Biedronia, i również Krzysztofa Bosaka, byśmy się oczywiście cieszyli. My się wsłuchujemy w ich postulaty. Rafał Trzaskowski stara się odpowiadać na to, mówi o tym, o ordynacji mieszanej i jest to ewidentnie gest w stronę Pawła Kukiza.
mówimy o emeryturze bez podatku, mówimy o bardzo dużo o wsi, o terenach wiejskich. I to jest oczywiście również gest. I co, to mogłoby się jeszcze pojawić w takim razie w programie Rafała Trzaskowskiego? Ordynacja mieszana? A to już jest w programie. Rafał Trzaskowski już zapowiedział, złożył taką deklarację, że będzie wspierał ordynację mieszaną po to, tak jak mówi Paweł Kukiz, my się z nim zgadzamy, po to, żeby nie tylko partie polityczne, ale żeby zwykły obywatel, który powie tak, kurczę, chciałbym wystartować w wyborach parlamentarnych do Sejmu, chciałbym. I chciałbym, żeby ordynacja była taka, która mi, pojedynczemu obywatelowi albo grupce obywateli pozwala wystartować. Ordynacja mieszana na to pozwala i będziemy tam, Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie taką ordynację wspierał, podobnie jak również weto podatkowe. Powiedział, że w tych trudnych czasach. No tak, to już wiemy. Nie zgodzi się na żadną ustawę. To pan prezydent Trzaskowski mówił o tym wiele razy na swoich wiecach i o tym wiemy. Tak. Natomiast jeśli chodzi o Szymona Hołownię, no to w Radiu TOK FM powiedział tak, że dwójka moich współpracowników odbiera namiętne telefony od sztabu Rafała Trzaskowskiego, od ludzi z nim związanych i że padają propozycje pracy w kancelarii prezydenta od współpracowników Rafała Trzaskowskiego. Ja słyszałem tę wypowiedź Szymona Hołowni. Ja nie wiem. Ja chętnie, jeśli pan może mi to wyjaśnić, bo żadnych propozycji na pewno Rafał Trzaskowski nikomu nie składał. Ani współpracownikom Szymona Hołowni, ani swoim współpracownikom żadnych propozycji nie składał, bo on się po prostu meblowaniem, przepraszam za to brzydkie słowo, kancelarii. No to w takim razie, czy Szymon Hołownia kłamie? Nie zajmuje. Ja myślę, że może dochodzi do jakiejś nadinterpretacji. My rzeczywiście jakby dochodziło do kontaktów z Szymonem Hołownią, przecież mieliśmy wspólne wystąpienie Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni. To jest moment, my mamy tego świadomość, jesteśmy już doświadczonymi politykami, mamy świadomość, że to jest moment, kiedy emocje są rozgrzane i bardzo łatwo jakieś nadinterpretacje czyichś słów. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w imieniu Rafała Trzaskowskiego nikt żadnych rozmów z nikim o pracy w kancelarii prezydenta nie prowadził. A jak prezydent Trzaskowski chce przekonywać do siebie na przykład wyborców Konfederacji? A propos Szymona Hołowni, ma pani piękny żakiet. Tak, dziękuję, ale to nie ma nic wspólnego z Szymonem Hołownią. Ja nie mam świadomość. Nie ma, zapewniam pana. To jest mój bardzo ulubiony kolor od wielu, wielu lat i naprawdę nie ma to nic wspólnego z Szymonem Hołownią. Mam świadomość, przepraszam, jeśli pani... To dziękuję bardzo, że pan to przyjął do wiadomości. Natomiast jeśli chodzi o deklarację Rafała Trzaskowskiego, że poszedłby na Marsz Niepodległości, są traktowane jako wyborcza zagrywka. Ale proszę zwrócić uwagę, on powiedział, że gdyby ten marsz był demonstracją pokojową. Bo przecież pani pamięta, ale wcześniej mówiliście i wielu waszych polityków Platformy Obywatelskiej mówiło, że tam właściwie maszerują faszyści. Ale wie pani, ja nie chciałbym się tłumaczyć z wypowiedzi wielu polityków Platformy, tym bardziej nie wiem których. Ja chciałbym powiedzieć tak. Było dwóch prezydentów, którzy podejmowali próby pewnego takiego włączenia Marszu Niepodległości w taki, jako powszechne święto. Podjął taką próbę Bronisław Komorowski, poległ, nie udało mu się, a próbował doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Podjął taką próbę również Andrzej Duda, próbując iść na czele Marszu Niepodległości. Chyba jemu również się nie udało, nie kontynuował tego. To są Polacy, to są polscy patrioci, którzy wyrażają swoje opinie bardzo często w sposób nieakceptowalny, również przeze mnie. I jeżeli w jakiś sposób interpretować to, co mówi Rafał Trzaskowski, to jako próbę doprowadzenia, żeby ten marsz był marszem, którym rzeczywiście cieszymy się z niepodległości Polski, a nie obrażamy innych. Tam się dzieją rzeczy dobre i rzeczy złe. Apel Trzaskowskiego sprowadza się do tego, żebyśmy cieszyli się z odzyskania przez Polskę niepodległości, świętowali, no tak, a uniknęli tych wszystkich tylko zdarzeń, które mają charakter agresywny. Do swojego pytania, że te zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego, że mógłby maszerować w Marszu Niepodległości, są odbierane jako wyborcza zagrywka. A prezes Stowarzyszenia Marsza Niepodległości Robert Bąkiewicz napisał tak. Marsz Niepodległości z wydarzeniem dla wszystkich patriotów, jak już pan Trzaskowski będzie stawiał Polskę na pierwszym miejscu, a nie Niemcy, to ja serdecznie zapraszam. No to jest właśnie ten typ wypowiedzi, która, jeżeli chcemy rzeczywiście traktować Polskę poważnie, traktować Polskę jako silny kraj, z którego jesteśmy dumni, to nie powinniśmy się wzajemnie obrażać. Natomiast ja nie mam dzisiaj pewności, jak słyszę wypowiedź ze strony polityków PiS-u, że przedstawiciel Marszu Niepodległości lub przedstawiciel środowisk patriotycznych się wypowiada, to nie wiem, czy to jest przedstawiciel środowisk patriotycznych, czy podstawiony działacz PiS-u. Ja mogę panią zapewnić. Rafał Trzaskowski będzie chciał rozmawiać z każdym i za nikogo nie będzie się przebierał. Nie będziemy swoich przedstawicieli Marszu Niepodległości pokazywać w telewizji, którzy chwalą Rafała Trzaskowskiego, tak jak to robi Andrzej Duda. Nie będziemy manipulować. Będziemy starali się do każdego dotrzeć i z każdym rozmawiać. A to pan teraz nawiązuje do tego spotu, gdzie do tej manipulacji raczej. Słucham? Do tej manipulacji, kiedy przedstawiciele i Marszu Niepodległości, i środowisk narodowych zostali, czyli przedstawiciele PiS-u zostali przebrani za przedstawicieli środowisk narodowych
i wystąpili w spocie chwaląc Andrzeja Dudę. My tego robić nigdy nie będziemy. Będziemy rozmawiać, nie będziemy się umizgiwać. Będziemy apelować, nie będziemy fałszować i się przebierać za działaczy, czy swoich kolegów za działaczy Marszu Niepodległości. Mam nadzieję, że środowiska narodowe dostrzegą różnicę pomiędzy może twardym partnerem, który często ma inne poglądy, ale jednak partnerem, który ich próbuje zrozumieć, a ludzi, którzy po prostu próbują ich wykorzystać. Pytania od słuchaczy. Katarzyna pyta, czy pan poseł Nitras nie czuje się w obowiązku, że powinien zrezygnować z członkostwa w PO? Już za mniejsze akcje posłowie byli karani. Tak brzmi pytanie. Nie wiem, ja nie zrobiłem nic, czego mógłbym się wstydzić. Naprawdę, jeżeli ktoś obiektywnie spojrzy na moje zachowanie, to jestem jednym z najbardziej spokojnych i kulturalnych parlamentarzystów. Kolejne pytanie, słuchacze. A czy zachowanie na Wiecach nie godzi w autorytet posła Rzeczypospolitej? Pani redaktor, ja na Wiecach nie robię nic złego. Czyli jeżeli ktoś przychodzi na Wiec i próbuje go zakłócać, to moim obowiązkiem jako organizatora tych wiecy jest dbanie o to, żeby ten... Przypomnę, że nasze wiece są zgłoszone. To są zgromadzenia zgłoszone, chronione przez prawo. Są organizatorzy. Jeżeli ktoś przychodzi na taki wiec, a mamy luźne gości, bo w nas nie ma zaproszeń, nie ma barierek, nie ma kordonów policyjnych, to po prostu musi zachowywać się w sposób kulturalny. Jeżeli ktoś w trakcie na przykład hymnu postanawia trąbić na wuwuzelę, to jest zakłócenie wiecu i moim obowiązkiem jest mu zwrócenie uwagi. Ja mam świadomość, że niektóre media, przede wszystkim publiczne, zniekształcają obraz na wiecu, ale ja ani nie dam się sprowokować, ale bardzo będę konsekwentny w swoim postępowaniu, proszę mi wierzyć. Nikomu u nas, ja o to też również dbam, nic złego nie grozi, nikomu nic złego się nie może stać i dbamy o to, żeby wiece były bezpieczne. A że są one tłumne, bo często uczestniczy w nich nawet ponad 10 tysięcy ludzi, to rzeczywiście czasami dochodzi do sytuacji może nie niebezpiecznych, ale takich nieprzewidywalnych. Adam. Szczególnie jak pojawiają się zwolennicy Andrzeja Dudy. Adam pyta, czy w przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego są jakieś plany wobec posła Nitrasa, na przykład lukratywna posada w kancelarii prezydenckiej? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie chciałby pan pracować w kancelarii prezydenckiej? To jest zupełnie inne pytanie, pani redaktor. Ja powiedziałem, że Rafał Trzaskowski ani ze mną, ani z tego co wiem, z nikim na ten temat nie rozmawiał. Nie patrzy na to z tej perspektywy, raczej chciałbym, żeby Polska miała poczucie, że ma poważnego prezydenta, który i że moje dzieci będą żyły w demokratycznym kraju, w Unii Europejskiej, w kraju, który szanuje swoich sąsiadów, który umie współpracować, a nie ze wszystkimi się kłócić. I dlatego wspieram Rafała Trzaskowskiego. Damian, panie pośle, dlaczego kandydat Platformy Koalicji Obywatelskiej w swoich wystąpieniach skupia się głównie na prezydencie Dudzie, prezesie, PiS-ie, TVP, nie na programie, który jest na stronie internetowej? Czy antypis wystarczy, żeby wygrać? No musiałbym polemizować z panem, który zadaje to pytanie, bo ja mam nieco inny obraz. Oczywiście my mówimy również o panu Andrzeju Dudzie, bo trzeba pamiętać, że my konkurujemy. Rafał Trzaskowski konkuruje z Andrzejem Dudą, więc trudno, żeby nie mówił. Natomiast Rafał Trzaskowski bardzo dużo czasu poświęca kwestiom programowym, bardzo dużo czasu poświęca kwestiom na przykład praw kobiet. Mówi o poszanowaniu konstytucji. No tym to ma się zająć o małżonka. Emeryturach. Między innymi. Też warto podkreślić, że małżonka Rafała Trzaskowskiego jest bardzo aktywna w tej kampanii i chciałaby być aktywną pierwszą damą. Ale wywiadu na żywo nie chce udzielić. W odróżnieniu od... A tego, to nie wiem. Nie to ja się starałam, no i niestety czarna polewka. No nawet przewodniczący Budka mi obiecał pomoc. A pan prezydent Duda się zgodził na pani wywiad? Nie, w ogóle. No ale to co w takim razie? Ja myślałam, że z waszej strony można chociaż oczekiwać na więcej kooperacji. A Rafał Trzaskowski odpowiada na pytania wszystkich dziennikarzy i potrafi robić to przez dwie, no ale przed wyborami już też nie znajdzie nawet czasu, żeby zawitać do Radia Z. No ale no dobrze, wracając jest do... strasznie. Mam nadzieję, że się uda, proszę. Ja bym bardzo życzył sobie, żeby posłuchać Rafała Trzaskowskiego w Radio Z. Ale myślę, że poświęcamy dużo czasu. Natomiast ja powiem pani tak. My nie prowadzimy praktycznie w ogóle, nie prowadzimy kampanii negatywnej. Nie ma żadnych spotów z kampanią negatywną. Jeżeli pani zobaczy, jak wygląda sieć, to co myślę, że jakieś instytucje badawcze mogłyby pokazać, ile pieniędzy wydał Komitet Wyborczy Andrzeja Dudy na płatne reklamy, które mają zohydzić kontrkandydata, to by pokazało różnicę między sposobem prowadzenia kampanii przez nas, a przez urzędującego prezydenta. To tak naprawdę, z nami jest to hańba, że polski prezydent urzędujący stosuje takie metody, prowadząc czarną kampanię, płatną czarną kampanię w internecie na taką skalę, tak masową skalę przeciwko swojemu konkurentowi.
Proszę, jakby mnie pan przekonał, pyta właśnie słuchacz, wyborcę Szymona Hołowni do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Ja myślę, że Szymon Hołownia sformułował warunki Rafałowi Trzaskowskiemu dotyczące Zielonej Polski, ochrony praw samorządu. Ja w ogóle z wielką radością słuchałem tych priorytetach Szymona Hołowni o bezpartyjnej kancelarii. Wszystkie trzy warunki Rafał Trzaskowski spełnił. Czy spełnił, deklaratywnie oczywiście, bo jeszcze nie jest prezydentem. Ja mam takie poczucie, a spotykam codziennie praktycznie wyborców Szymona Hołowni i w rzeczywistości, i w realu, i w internecie, którzy się ze mną komunikują, i mam takie poczucie, że to jest ten elektorat nam najbliższy. Poza tym elektoratem naszym, że to jest elektorat rzeczywiście nam najbliższy. Elektorat, który może kiedyś na jakimś etapie został gdzieś tam przez nas utracony, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się współpracować. Rafał Trzaskowski naprawdę wsłuchuje się w głos wyborców Szymona Hołowni, ma wielu przyjaciół wśród, i mówię to z pełną świadomością tych słów, słowa przyjaciel, wśród wyborców Szymona Hołowni, i myślę, że to są nie ma najmniejszych wątpliwości, który kandydat jest państwu, czy powinien być wyborcą Szymona Hołowni bliższy. Mówią to też badania, że zdecydowana większość wyborców Szymona Hołowni jednak skłania się poprzeć Rafała Trzaskowskiego, ale nam zależy na każdym wyborze. Część może w ogóle nie pójść do mamy tego świadomość i apelujemy do nich o to, żeby nie byli w tych wyborach. Nie byli bo w tych są wyborach rozczarowani, że jednak nie wygrał obywatel, przepraszam, kandydat obywatelski, pozapartyjny. Rozumiem to rozżalenie. Mi się też zdarzało być, startować również w wyborach, w których musiałem w drugiej turze podejmować decyzję o tym, czy poprzeć kogoś, czy stać biernie. I nawet jeżeli mają wyborcy Szymona Hołowni, dotyczy to również innych wyborców, poczucie rozczarowania, że ich kandydat nie jest w drugiej turze, to muszą dzisiaj zastanowić się, czy ich poczucie rozczarowania nie będzie większe, jeśli w niedzielę ich głosu zabraknie przy urnie i będzie miało to swoje konsekwencje znacznie poważniejsze niż tylko rozczarowanie pierwszą turą, bo zdecydują w sposób bierny o losach Polski na najbliższe 5 lat. Niepoprawny optymista. Do której partii jest pan osobiście dalej? Do PiSu czy do Konfederacji? Do PiSu. Do Konfederacji jest mi bardzo daleko. Nie zgadzam się, chociaż nie zgadzam się z, nie wiem, 80, może 90% postulatów zgłaszanych. Nie zgadzam się z polityką antyeuropejską Konfederacji. Ja nie jestem narodowcem. Jestem człowiekiem, który ma świadomość pewnej wspólnoty społecznej. Bardziej czuję się obywatelem. Ma świadomość, że na bogactwo Polski składa się kultura tworzona przez różne narody. Że Polska była wieloetniczna, wielokulturowa, że między nami są różnice regionalne i te różnice nas wzbogacają, a nie rozbijają, że jesteśmy państwem, które również administracyjnie nie jest państwem, które nie powinno być całkowicie unitarne, które powinno być podkreślać tą różnorodność. Ale nie mam najmniejszej wątpliwości, ja znam i pana posła Bosaka i innych, że to są ludzie, którzy cenią sobie, nawet w tak czasami skrajnej formie, jak robi to pan Braun, którzy cenią sobie parlamentaryzm, odwołują się do parlamentaryzmu, demokrację i nie stanowią oni dzisiaj zagrożenia dla ładu demokratycznego w Polsce. Natomiast PiS niszczy w Polsce ład demokratyczny, zagraża parlamentaryzmowi, wyłączył bezpieczniki, wyłączył podstawowe, tak naprawdę już nie bezpieczniki, tylko elementy polskiej demokracji, jak parlament, kontrola parlamentarna nad rządem, dominacja rządów czy prezydenta na rzecz czynników nieformalnych, jakim jest prezes Kaczyński. To jest partia, która zeszła dzisiaj na pozycję antydemokratyczną i stanowi bezpośrednie zagrożenie. Czyli dla podsumowując, jest panu dalej do PiS-u niż do Konfederacji. Tak mam to rozumieć, tak? Dlatego, że PiS dzisiaj w sposób aktywny zagraża systemowi demokratycznemu i ładowi demokratycznemu w Polsce. Matt, ile razy miał pan poseł wstrzymywaną pensję przez marszałka Sejmu? Nie pamiętam, ale wielokrotnie i za każdym razem pan marszałek Sejmu łamał prawo, dlatego że ja nie przekroczyłem regulaminu Sejmu, natomiast pan marszałek, czy pani marszałek już później naruszała regulamin, nakładając na mnie te kary. Ja toczę spór sądowy z kancelarią Sejmu i mam nadzieję na wyrok sądowy w tej sprawie, korzystny dla mnie.
Maciek, jak to jest, że dwóch kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie nie może stanąć na neutralnym gruncie i choćby z szacunku dla ponad 30 milionów wyborców przeprowadzić ze sobą półtora godzinną rozmowę? Dno, dno i jeszcze raz dno z obydwu stron. Niestety jako kraj upadliśmy. Nie mogę zgodzić się z panem Maćkiem, dlatego że ten symetryzm jest po prostu niesprawiedliwy. Gdyby pan Andrzej Duda zgodził się na odpowiadanie na pytania dziennikarzy, a nie tylko na ludzi, których postawił tam Jacek Kurski, to dotrwałby do tej debaty. Prawdziwym powodem, dla którego nie dochodzi do debaty, chociaż mam nadzieję, że jeszcze dojdzie, jest to, że Andrzej Duda nie chce odpowiadać na pytania dziennikarzy, natomiast chciałby zmusić nas do tego, żebyśmy my odpowiadali, czy Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania sztabu Andrzeja Dudy. No dość, po prostu trzeba powiedzieć dość. Nie na tym polega demokracja, nie na tym polegają wolne media, nie na tym polegają wolne wybory i nie na tym polega prawdziwa debata, że sztab wyborczy jednego kandydata przepytuje drugiego kandydata. Bronisław pyta, czy mieliście państwo jakiś sygnał, że jest porozumienie TVN-u i Polsatu na debatę bez TVP? Nie jestem upoważniony do tego, żeby się wypowiadać ani w imieniu TVN-u, ani w imieniu Polsatu. Natomiast chcielibyśmy, żeby dwie lub trzy telewizje, a może jeszcze inne media, porozumiały się, przeprowadziły debatę i wtedy gwarantujemy, że Rafał Trzaskowski na takiej debacie na pewno się pojawi. I ostatnie pytanie do pana od słuchacza. Czy pobiera pan 500+ na swoje córki? Na jedną córkę, bo moja druga córka jest pełnoletnia. To jeszcze pytanie ode mnie. Czy jak zachowa się Koalicja Obywatelska w przypadku zmian w Konstytucji zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudy, który chce, żeby zapisać w Konstytucji zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Panie redaktor, mam nadzieję, że pani mnie w tym wesprze. Przecież pani dobrze wie, że nie będzie żadnej zmiany Konstytucji, że to jest PR-owska zagrywka na potrzeby kampanii wyborczej. Ten projekt zostanie porzucony dzień po wyborach. Jak prezydent Duda brał się za zmienianie Konstytucji w tej kadencji i jak się zachowywało jego zaplecze parlamentarne, to my pamiętamy. To jest zwykły zabieg PR-owski. I to też wstyd, że prezydent Polski w kampanii wyborczej Konstytucję Polską traktuje jako taką rzecz, którą można w tak sposób PR-owski sobie potraktować. To jest po prostu niepoważne, jak cała ta inicjatywa. No ale Rafał Trzaskowski też chyba zmienił zdanie, bo co innego było na początku w programie, potem nastąpiła korekta, a Rafał Trzaskowski powiedział, że popiera tutaj prezydenta i też jest za tym, żeby nie można było adoptować dzieci przez pary jednopłciowe. Wie pani, może nie słyszałem tej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, tej akurat wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, ale zabieg z konstytucją, ze zmianą konstytucji taką jednostkową w kampanii wyborczej na 3 dni przed wyborami ze strony pana Dudy jest po prostu dramatyczną próbą ratowania swojej kampanii, która legła w gruzach i to oceniam. No tak, tylko że pierwotnie w programie Rafała Trzaskowskiego było napisane, że popiera projekt, czy też zgłosi projekt, który został zgłoszony w poprzedniej kadencji, a w tym projekcie poselskim było wyraźnie napisane, że dopuszcza się adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. To była niezręczna. Rafał Trzaskowski odnosił się do projektu posła Artura Dunina. Na początku nie było to wpisane w tym, nie było, nastąpiła korekta. Na początku nie było to napisane w programie. No przecież sama czytam ten program dość regularnie, więc... Ja również. Dopiero nastąpiła korekta po tej wypowiedzi właśnie Rafała Trzaskowskiego, że chodzi o projekt posła Dunina jeszcze z kadencji 2011-2015. No to nie jest poprzednia kadencja, to jest jeszcze dwie kadencje wstecz. Ma pani rację, to był nieprecyzyjny zapis, korekta zapisu w programie. Chodziło o projekt Artura Dunina i wyjaśnił to Rafał Trzaskowski, rzeczywiście był to w zapisie. Tylko, że w ten sposób, jeśli pan mówi, że to, zakładając, że jest to niechlujstwo, to narażacie się na to tego typu zarzuty, że Rafał Trzaskowski albo zmienia poglądy, jest chorągiewką, albo nie zna swojego programu. Mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości, że każdy może popełnić jakąś, nikt nie jest doskonały i tutaj była pewna niezręczność, natomiast intencja Rafała Trzaskowskiego jest od początku do końca oczywista. Jedyny projekt, jaki nasze środowisko polityczne przedstawiało w historii, w tej sprawie, to był projekt Artura Dunina i od początku do końca Rafałowi Trzaskowskiemu chodziło o projekt Artura Dunina, natomiast rzeczywiście zapis był nieprecyzyjny w programie, to prawda. I co, to było takie niechlujstwo? Brak precyzji. Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej oraz sztabowiec, jeden z głównych sztabowców Rafała Trzaskowskiego był z nami, a właściwie w Leszno. Bardzo uprzejmie pani dziękuję za tę rozmowę.
Również. Życzę dużo zdrowia. Państwu również. Dużo zdrowia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mam nadzieję, że następnym razem już face to face. Mam taką nadzieję.